1 września to nie tylko dzień inaugurujący edukację dzieci i młodzieży. To również data, która każdego Polaka winna skłaniać do głębokiej refleksji. Dokładnie 77 lat temu, 1 września o świcie, wojska niemieckie z zaskoczenia napadły na nasz kraj, rozpoczynając kampanię wrześniową i tym samym II wojnę światową. 1 września prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki wprowadził stan wojenny na terytorium naszego kraju. Aż do 1945 roku Polska zmagała się z okupantem, poświęcając miliony ludzkich istnień. Jeżeli chodzi o wrzesień 1939 roku, to byliśmy pierwsi, którzy po prostu powiedzieli Hitlerowi nie. I jedynym państwem, które z okupowanej Europy, które nie kapitulowało. Wszystkie pozostałe podpisywały kapitulację, natomiast Polska od pierwszego do ostatniego dnia wojny tkwiła w walce. 27 września marszałek Rydzmik wydał rozkaz utworzenia Armii Podziemnej, która przyjęła nazwę Służba Zwycięstwa Polski, zmieniła potem na Związek Walki Zbrojnej, następnie na Armię Krajową. Także właśnie powinniśmy być dumni z tego tytułu, że żołnierz polski od pierwszej do ostatniej chwili prowadził walkę o niepodległość. Czym dla Was, jako wówczas młodych żołnierzy, znaczyło słowo patriotyzm? Patriotyzm się po prostu czuło. Polska szkoła przedwojenna była szkołą patriotyzmu. Także wszyscy właśnie byliśmy przekonani. W oparciu o walki o niepodległość XIX wieku uważaliśmy, że trzeba dalej prowadzić walkę. Ja, jak się zaczęła wojna w 1939 roku, miałem lat 16. Byłem uczniem gimnazjum Tużardowskiego. I cała 50% z tej uczniów tej klasy należała później do Armii Krajowej. Cieszę się, że doczekałem, bo już mam lata duże. Widzę te przemiany na dobre. Nasz prezydent, przecież to jest bardzo teraz, takiego prezydenta nie mieliśmy jeszcze. Dzisiaj żyjemy już w wolnym kraju i często zapominamy o tych, którzy przelewali swą krew za ojczyznę. 1 września w każdym zakątku naszego kraju Polacy spotykają się, aby oddać cześć pamięci poległych. W ubiegły czwartek na Żyrardowskim cmentarzu odprawiona została msza święta w intencji ofiar II wojny światowej z udziałem kombatantów, samorządowców, służb mundurowych, młodzieży ze szkół oraz mieszkańców naszego miasta. Po nabożeństwie odbyła się podniosła uroczystość przed pomnikiem żołnierzy września 1939 roku w asyście Wojska Polskiego. Po apelu poległych złożono kwiaty przed pomnikiem, a żołnierze Sochaczewskiej Jednostki Wojskowej oddali salwę honorową. Ładuj! Salwą! Prezydent Wojciech Jasiński w swym przemówieniu przypomniał o poświęceniu polskich żołnierzy i apelował o zachowanie pamięci ich bohaterskiej walki. Dołączamy się do tych słów. Nie zapominajmy o tragicznej historii naszego kraju i o tych, którzy poświęcili najcenniejsze, własne życie, abyśmy mogli dzisiaj rozmawiać w ojczystym języku. Nigdy o tym nie zapominajmy. Cześć ich pamięci!